won't allow the guilt to drain your fortitude. No witam, witam serdecznie. Jestem Bartul, czwarty odcinek, zaczynamy. Jesteśmy w Limbo Marii, zdaje się, tego co pamiętam. Tutaj zresztą możemy sobie nawet to sprawdzić. O, oddalimy, widzicie? O, mamy Marię, tutaj mamy Limbo Ojca. I tak, tutaj żeśmy skończyli. Gra nas tutaj kieruje. Znajdź dodatkowe strony. Pytanie, czy ja tutaj jestem w stanie przejść. Tutaj mają strzałeczki w tą stronę. No bo spróbujmy tutaj przejść w prawo. W ogóle teraz to już możemy kupić umiejętność, która pozwoli nam na niszczenie tutaj tych drewnianych przeszkód poziomych. Mianowicie chodzi mi tutaj o... O, proszę. No to wam pokazywałem już. O, tutaj możemy to przeskakiwać, niszczyć. Dzięki temu odblokujemy sobie dostępy do nowych obszarów mapy. Także przypuszczam, że teraz po prostu się wrócimy. Wyjdziemy z tego limbo. Oj, czekajcie, tutaj coś było. Oj, wróć. Kurde, nie zauważyłem tego. Gra jest o tyle skomplikowana, że nie zawsze wiadomo, gdzie iść. O, tutaj coś jeszcze mamy. Zdjęcie członków pierwszego kręgu. Członkowie, założyciele pierwszego kręgu, w tym rodzina von Bothmer, dotychczas kultyści i magowie, iluzjoniści, szamani, alchemicy i czarownicy nie mieli jednego głosu ani możliwości obrony przed zakonem. To był pierwszy raz w dziejach, kiedy zawarli sojusz. Byli pierwszymi, jak twierdzą, odkrywcami alternatywnego wymiaru, który do dziś zakon uważa za piekło. Członkowie, założyciele przyjęli tę ideę i nazwali ten wymiar Limbo, pierwszym z 9 kręgów. Dobra, mamy coś nowego. Powiem wam, że tutaj przechodziliśmy. Aj, kuźwa. Dobra, zadziałał blok, na szczęście. O, matko. No, widzicie, leczymy się za 2. Dobra, i tutaj, widzicie, mamy przejście. Nie wiem, czego ja to wcześniej nie odkryłem. Aha, dobra, czyli wracamy do punktu wyjścia. Czy tutaj muszę mieć możliwość niszczenia tych posadzek. Dobra. Wyjdźmy z tego limbo. Tylko nie wiem, czy ja tutaj w ogóle będę mógł wyjść stąd. Aha, tutaj w tą stronę możemy przejść. Ale w drugą, ale wiecie, odblokowaliśmy sobie skrót. Także wrócimy się do tatuatorki. Ona nas tutaj nauczy uzupełnij przedmioty. Deponuj tusz, 4. I przenieśmy się do przedpokoju. Nauczymy się tej zdolności. Będziemy mieli dostęp do spore części map. Okej, no tutaj już jest obok. Tajemnicza kobieta. Glad you came back, my beautiful canvas. Ma'am? Nur towarzysza. Towarzysz raptownie przyciąga Benedykta do ziemi, a siła uderzenia odpycha wrogów do tyłu i niszczy niektóre niestabilne powierzchnie. Ok, wykonaj tatuaż. 80 sztuk. Ah! Ah! Ah!
Powiem, że takie klimaty troszeczkę przypominają mi Bioshocka. Towarzysz przyciąga wrogów bliżej, by Benedict mógł wykonać potężny atak wręcz. Towarzysz pozwala Benedictowi wykonać dwa dodatkowe skoki. O! Podwójny chwyt towarzysza. To jest dosyć fajne. Podwójny skok będziemy mieli. No czekajcie, jak się przenieść stąd? Led the first circle, but after the war, they suddenly disappeared. Many speculated that old von Bothmer went crazy after his wife's death. But maybe those are just rumors. Feel free to browse my wares. Tego na razie nie będę ulepszał. Skalanie krwawi. I granaty dymne. Kupmy to za 50. Wykup wszystko ze sklepu. Żołnierz, szpieg. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale możemy sobie to kupić. Got what I needed. Till next time. Wróć. Tutaj coś kurcze jest. Ale tutaj powiem wam, że w tym pomieszczeniu nic nowego nie odkryłem. Chyba, że to trzeba na strych gdzieś wejść. Dobra, zostawmy ten temat. Mówię, teraz mamy możliwość eksploracji obszarów, które wcześniej nie mogliśmy. Wiecie co, czekajcie, czego tutaj nie mogę wejść? Czemu nie mogę się przenieść stąd? O mater deo. Aha, przeniosłem się teraz z tego miejsca. Okej. Dobra, tutaj mamy chyba wszystko. Natomiast tak, tutaj mamy to przejście, widzicie? O, także pójdziemy sobie tutaj teraz. Dobra. Jak to teraz użyć tego skoku? Pytanie za 100 punktów. Właśnie, jak to teraz użyć? Skok wspinaczka, druga macka. Ślisk towarzysza, pułapka towarzysza, blok. Wyceluj. Tatuaże. Kurde. No coś tam. A tu są uniki. A widzicie, ja tu się mordowałem. Ale nie wiem dalej, jak to niszczyć to. Może to nie jest ta umiejętność. W
Wybierz umiejętność. No ale to ja to wybieram to i co? Tu muszę mieć aktywne. Wiecie, no kurczę, no nie wiem jak to ogarnąć. To widzicie, zużywam użytki. A, jest. Czyli skaczemy i dwa razy klikamy home. Okej. Okay. Gdzie ja spadłem, cholera? Wow. Co to było? Co ja zniszczyłem? A tutaj zniszczyłem to przejście, okej. Wespnij się. Ło, wow, gdzie mnie to przeniosło? Aha, z powrotem. O, w mordę. A gdzie jak późwa jestem? Dobra, bez szans. Bez szans, dobra, tam będziemy szli, bo mnie coś zabija. Także prawdopodobnie mam jakieś mocy lub jakieś umiejętności. A, to są tylko skróty, widzicie. No ale tutaj mamy przejście, tutaj jeszcze to możemy sprawdzić, więc te dwie rzeczy możemy... Zresztą i tak nie mam innej... innego pomysłu. Dobra, sprawdzimy tutaj to, może najpierw. Oh shit. Gdzie co, ja bym tutaj może użył jakiejś bomby? Nie, no ja chcę tutaj się przenieść. No i widzicie, poległem. Gra jest dosyć trudna, kurczę. To są, sterowanie jest takie jakieś takie dziwne w tej grze. Rytualny sztylet z obsydianu. Jedno życie zostało poświęcone przy użyciu podobnych narzędzi bogom różnej wielkości i charakteru. Niejedno serce wyjęto za mostka nosiciela. Niezwykłym jest, aby pojedynczy przedmiot był świadkiem i narzędziem tak licznych śmierci. Dobra. Znajdź sposób na pokazanie inkwizytora. Zanieś kawałek obsydianu zbroj mistrzowi. A wiecie, coś nowego się pojawiło. Weźmy na mapę, znajdź dodatkowe strony. Zbierz i wysłuchaj wszystkich
memuarów pani Floyd. Znajdź sposób na pokonanie inkwizytora. Porozmawiaj ze zbrojmistrzem. Aha. Kurde, to jeszcze kawał mapy tutaj do odblokowania, widzicie, mamy. Tutaj też. O w mordę. No ładnie. Dobra, teraz pytanie, jak chcę wyjść. Aha, okej. Pójdziemy teraz w to miejsce. Nie ma przejścia żadnego. Co to cholera jest? Matko, jakie dziwne przejście. Jakaś macka. Potrzebuję więcej przedmiotów, by rozwiązać tą zagadkę. Dobra, tutaj też widzę, nic nie zrobimy. Dobra, teraz pytanie, jak stąd wyjść? Dobra, nic tu po nas. Możemy teraz... O kurde. Możemy to ewentualnie odblokować. Tutaj nie mamy klucza. Dobra, wiecie co? Się przejdę. Tutaj walczyliśmy z bibliotekarzem. Nie wiem, czy pamiętacie. A, w sumie to ten tusz możemy zdeponować. Tu jest ten skrót właśnie. Dobra. No tylko to chciałem odblokować. Tutaj mamy coś jeszcze jednego, ale nie wiem, czy... Czy chce mi się tam wracać. Dobra, wiecie co? Generalnie przenieśmy się do... Wspomnień Marii, bo tutaj... Widzę, nic nie zrobimy... sensownego. O, tutaj coś mamy. Zbierz i wysłuchaj wszystkich... aha. Memuarów. No, w sumie to możemy się tu przenieść na sekundę i zobaczymy. Ale czekajcie, wróć. Tu mamy kolejna płyta. To takie dziwne. You will be the glue that holds this family together.
Fajne. Dobra. Więcej nie mam. Tutaj chyba stąd, jak wejdziemy na mapę, to mogę się przenieść w każde miejsce. Także przenosimy się tutaj. Tu mamy możliwość przeniesienia się. O, shit, tu nie przejdę chyba. Tu chyba nie przejdę. A, jednak się udało, dobra. Kurczę, po co się tu przyniosłem? Ej, tu nic nie ma. O, w mordę. No to mamy problem, bo powiem wam szczerze, nie wiem gdzie iść teraz za bardzo. Czekajcie, spróbujmy ewentualnie jeszcze przejść na drugą stronę. No ale to, to... Kurde. I co teraz? Jaki shit. No coś, coś, no tutaj nie przejdziemy, bo jest ta czarna mgła. Chyba, że tutaj trzeba przejść, widzicie, ja nie wiem. Cholera jasna. Czekajcie, może te drzwi się da otworzyć. Nie wiem. Bo jakieś tam klucze podnosiłem ostatnio, może tutaj akurat nie przejdziemy teraz, zaraz sprawdzimy to. Wieszak na klucze. Shit. Aha. Ej, skąd ten klucz się tutaj, kurczę, wziął? Ło. Aha, 110 jeden. Czekajcie, tutaj w dzienniku coś znalazłem. Nie, w ekwipunku. Ej, mam ten klucz, kuźwa. Skąd ten klucz się wziął? Ja cię pierdzielę. To nie to. A, tutaj coś jest.
10, 100, jedynka. Dobra, wiecie co, ja sobie muszę to zapisać, bo to będzie chyba rozwiązanie zagadki. Jest 1, 10 i 100. Czyli tak, weźmy to wszystko, w ogóle ściągnijmy, bo nie wiem, czy to... To jest 1, czyli to umieszczamy tu. A, widzicie, to zadziałało teraz. Tutaj mamy 10, czyli dajemy klucz ten. Czymś jakiś jeden klucz pojawił nowy. Did he really? You're right. The card and the wallet. They didn't lock him up, though. He must have had something they wanted. Średniowieczna rycina. Wait a minute. I swear I've seen her somewhere. 14-wieczne drzewo rytu. Drzeworyt autorstwa nieznanego artysty przedstawia on tajemniczą kobietę, najpewniej jakąś czarownicę lub szamankę. Nie sposób określić jej wieku i pochodzenia, a jej ciało pokryte jest tatuażami. Dość nietypowe jak na XIV wiek. Dobra, zabieramy to. Tu też jeszcze coś jest. Notatki na ścianie. Podarta kartka. Bet we'll find a good one within his memories. Poszukaj niespalonej strony w limbo ojca. Śledztwa i poszlaki. My, my. Very difficult to pull off. Very illegal to even try. Matko, i tu już jakieś kartki na golemie się walają. Gdzie ja wyszedłem? Aha! Tutaj. Porozmawiaj ze zbrojmistrzem, znajdź sposób na pokonanie inkwizytora. Czekajcie, bo ten tutaj... I met him once or twice. He was a respected figure in the first circle. A true scientist with a bright future. It makes you wonder what could have been if you know. Idź w górę, idź w dół. Ale patrzcie, możemy iść w górę. A to windę odblokowałem tutaj. Proszę. Dobra. Drzwi numeryczne. O, w cholera. Ha. Okej. Dobra. Drzwi Kogai. Tutaj... tutaj też tego... Nie... nie otworzymy. No widzicie, ładnie. Ale ta gra jest, kurczę, skomplikowana.
Ja cię pierdzielę. Jak sobie na dół. Idź w dół, trójeczka. Wiecie co, możemy jeszcze w dół wejść. Tutaj sprawdzić wszystko dokładnie jeszcze raz. A tutaj mamy iść w górę tylko. Nic więcej tutaj nie ma. W takim razie. Ale wiecie co, bo mamy klucz do tego chyba. Do tych drzwi. Charming garden, if somewhat neglected. Oh, what is this? A rare display of focus and craftsmanship. O matko. Tutaj mamy jakąś informację. O kurde. An engraved symbol with the initials AVB. Alexander von Bothmer? My father's father-in-law? Wprowadź kod. Wyślij falę. O, w mordę. Aha, musimy to samo zrobić tutaj na tym. Dobra, tu jest. To przecież to już miałem. Następna strona, poprzednia strona. Schowaj dziennik. Escape weź. No dobra, udało nam się tutaj coś zebrać. To nie jest taka gra jak na przykład Salden Sanctuary, gdzie generalnie no, dużo się walczyło i eksplorowało tutaj, natomiast nastawiona gra jest na szukanie wskazówek, poszlak, na odkrywanie śledztw. Znajdź dodatkowe strony, poszukaj niespalonej strony w Limbo Ojca. Zbadaj głębiej niedokończony opus Magnus Ojca. Tak, tylko że... tutaj będziemy mogli chyba przejść. Przenieśmy się tu. Bierz kotwicę. Tu mamy coraz więcej informacji. Szkoda, że to jest wszystko po angielsku. Ja pierdziu, ta gra jest trudniejsza niż sobie to wyobrażałem. Szczerze powiedziawszy. Otwórz urządzenie. Aha. Ale co ja tutaj mam ten... Wiecie co, bo nie wiem generalnie tutaj jakie tutaj muszę wprowadzić symbole, szczerze powiedziawszy. Huh.
szlak. Tutaj ewentualnie możemy pójść. Ta gra jest, kurczę, bardziej skomplikowana niż się wydaje. Skoczę tam. Skocz. No i dobra, zobaczmy, czy to może to mi się uda to otworzyć. O! O, matko i córko. No ale tutaj. Ja pierdziu. Patrzcie, nawet tej pierwszej to nie widzę, te literki T jakby. No czekajcie, zmieńmy stronę. To nie. To też nie. No nie ma tutaj żadnej informacji więcej. (1993) 4723. Matko. Pojęcia ludzie nie mam. Kuźwa, co tu zrobić? Ja pierdzielę. Cholera. Kurczę, wiecie co, bo tutaj prawdopodobnie... Tutaj... Aha, to jest 11 ten. Widzicie, 1 plus 1, 11, ale to. Czy muszę takie wszystkie symbole tutaj zrobić? O kurde. The two circles won't budge. Maybe there's too much rust or some other malfunction. Aha, no czekajcie, bo ja nie mam tutaj tego, dobra. Okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że... A, tutaj coś przeoczyłem. Dobra. Przenieśmy się z powrotem tutaj do tego miejsca. I wejdziemy w Limbo Marii. Kurczę, ta gra jest skomplikowana. I to bardzo skomplikowana, powiem wam szczerze. Tutaj de facto można by było też zobaczyć, ale tu chyba tego nie otworzymy. A jeszcze tylko na sekundę sprawdźmy to może. Tu było zejście, aha, bo to zejście było dalej jeszcze, okej. Okay. Wróć. A tutaj, jak zejdziemy na dół, tutaj jest jakaś skrzynia. Której chyba na razie nie otworzymy, chociaż to jedynka. No czekajcie, może da się to otworzyć. Jedynka to jest... to. Ej kurde, czekajcie, czego to tak dziwnie? Klucz jeden usunięty z ekwipunku.
Mamy 1810. Ale dobra, wiecie co, na razie to może zostawmy. Jest jedna ważna rzecz. Tutaj, jak wejdziemy w interakcję, o, to mamy nowy obszar i mamy tutaj widzicie? Chociaż czekajcie, nie. To dalej zablokowane. Tu jest 2 i 4. Aj, czekajcie, bo może tu trzeba taki symbol namalować na tym. No to by pasowało, ale tutaj już nic tym nie mogę obracać, widzicie? Zablokowane. Ło, panie. Ludziska, powiem wam, że ta gra jest strasznie skomplikowana. Masakra. Ewentualnie możemy jeszcze tutaj sprawdzić, czy uda mi się to otworzyć. Chyba spróbujmy tam dotrzeć. Jak nie zginę oczywiście po drodze. O, szlak, wszystko od nowa, niestety. Dobra, spróbujmy tam szybko dotrzeć jeszcze, bo kończy nam się czas. W sumie to gówno żeśmy zrobili. O, shit. Jaka ta gra jest trochę wkurwiająca, no. Aha, bo tu mamy Limbo Mari, okej. Okay. Dobra, co ja tu muszę kuźwa zrobić? Ej, to jest kuźwa cholernie ciężkie, no nie mam pojęcia. Nawet jak sobie tu otworzymy ten dziennik, to mi tutaj nic wiele to nie mówi. To jest 5000, później mamy co? 4000, później mamy 3000, później mamy 2000 i 1000, później mamy L. W tą stronę. To jest 1000, ok. Czyli to jest 1000, 2, 3, 4, 5. 5000. Później mamy literkę U. Czyli 1700. Ale ja tutaj nic nie zrobię, bo ja nie mam tych. Przecież widzicie. Mam tylko dwa dostępne. A te dwa są zablokowane okręgi, więc tutaj tej kombinacji czterocyfrowej nie wpiszemy nawet. O Boże.
O matko. Mordeczki, ja muszę skończyć ten materiał. Tu będę musiał obczaić, albo tutaj ewentualnie możemy coś, nie wiem, spróbować wpisać. Ale tu mamy aż dwa te zabezpieczenia. O matko. Nie wiem, kompletna, to jest czarna magia. To wszystko w tym odcinku. Bez poradnika się tu nie obejdzie, widzę. Albo będę musiał sobie tutaj samemu coś obczaić, bo nie chcę tutaj wejście przedłużać też. Ale nie wiem kompletnie co zrobić. Tutaj mamy te przejścia, ale nie wiem na razie jak z tego za bardzo korzystać. Musimy jakiś... Po pierwsze w ogóle mamy tylko dwa segmenty odblokowane na cztery. Więc też nie mamy możliwości jakby wpisywania tutaj tego. Chyba, że ja tutaj muszę wejść. O, ten chce ze mną porozmawiać. No, zobaczmy, co on chce nam powiedzieć nowego. Kurde, Bela. It's a bit too complicated for me, kid. But I might know a guy. I'll give him a call. No ale to gdzie? Gdzie ten telefon jest? O Boże. No to jest strasznie skomplikowane. Drzwi. No tutaj tego nie odblokujemy, dobra. A tutaj mamy drzwi numeryczne. Aha. QE. Mordę. To nie jest 2000, bo tutaj ta lewa kreska jest wyżej przecież. To jest 20. 20... 23? A jest tu 23, fakt. Jest tu 23, fakt, no to. Ale jaja, udało się. Wow, to już jest trudniejsze. O w mordę. O w mordę jeża. W sumie powiem wam, że to dosyć proste, bo tu mamy tak, 8000, widzicie, mamy takie jakby H odwrócone. Później bierzemy sobie 8000, tu już wiem jaki kod jest, 8427. Widzicie, 400 ma też taki symbol, to pasuje. Siódemka. O kurwa. Wszystko się skasowało. O, mordę. A, to jeszcze czas jest. Także mi się tam to wykasowało. Dobra. Ludziska, skończmy ten materiał, bo to jest jakieś...
horrendalne, żeby mi się tutaj jeszcze to wszystko zresetowało podczas moich obliczeń. To trzeba błyskawicznie w takim razie zrobić. Mamy tutaj na to, nie wiem, kilka minut pewnie, żeby to wszystko rozwiązać. Gra jest, kurczę, jednak skomplikowana i to nieźle. Bez poradnika tutaj się nie obejdzie, nie dam rady sobie chyba z tą grą. Także kończymy. Dzięki za oglądanie, to wszystko. Pozdrawiam, cześć.